Drodzy Państwo, krótko powiem. Naszym gościem, który później swój koncert zespołem wykona, jest nie kto inny, tylko Ewelina Flinta. Przyjmijcie ją bardzo gorąco. Bo na razie była przyjęta bardzo bezczelnie. Witam Was bardzo serdecznie w tych jakże w sumie niecodziennych okolicznościach przyrody. Już chłopcy powiedzieli, że to moja wina, tak? Nie, nie, nie! A jeszcze nie! Tak, okej, okay, dobrze. Słuchajcie, kochani, na początek zagramy smutną piosenkę, którą... No, panowie twierdzą, tak, niektórzy się nie przyznają, ale... Stwierdzili, że przez tą piosenkę mieliśmy dzisiaj taką pogodę, jaką mieliśmy się i musieliśmy się to przynosić. Słuchajcie, ale ja myślę, że właściwie to jest nawet fajnie, prawda? Słuchajcie, jest to utwór, który pojawił się na mojej pierwszej płycie strasznie dawno temu, już. Tekst napisała Anna Zaraniecka. To jest taka autorka, która między innymi pisze dla Renaty Przemek. Mam jeszcze dalej mówić? Ja nie wiem, cokolwiek by to nie znaczyło, ale wymyślam spiskową teorię. Tak, najpierw deszcz, burza, teraz prądy błądzące, ale poradzimy sobie. Ja chyba tego nie wytrzymam. Niektórzy nie wytrzymują ciśnienia. Nie wytrzymie, też się mówi, słyszałeś? Ja tego nie wytrzymię. Maciek nie wytrzymił. Ale nie powtarzajcie tego, błagam. Słyszeliście? Po krawiowsku wersja nie wytrzymię. Nie. Poczekajcie chwileczkę. Więc tekst jest naprawdę smutny, podobno spowodował tą Dobrze, teraz serio. Tekst opowiada, moi drodzy, historię samobójstwa Virginia Woolf, znanej pisarki, pewnie znacie. Czy ktoś oglądał film Godziny? Oscarowe? Są jacyś, tak. Virginia Woolf wcieli właśnie Nicole Kidman. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. Myślę, że teraz jak zagramy wam ten utwór, to scena nabierze jeszcze innego wymiaru. No więc tak, Ania Zaraniecka, brawo dla Ani.
emocji prowadziłam was w błąd i sama pomieszałam informacje dotyczące mnie i mojej płyty, na której się okazał ten utwór. To jest druga płyta, pod tytułem Nie znasz mnie. Nie pierwsza. Co teraz? Trzymajcie się w kuteni. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Hej! Za chwilę jeszcze w swoim programie. Natomiast Karen Tuchil, jedyny niepowtarzalny występ. Niesamowite emocje, drodzy Państwo. Film kilka minęło i z plenerowej imprezy zrobiliśmy niesamowity spektakl tutaj na scenie, na Starówce. Karen Tuchil! Piękni, zdolni, a przede wszystkim młodzi. Hej, hej, hej. 350 lat razem licząc. Karen Tuchil.